Nie wiem jak wy, ale ja to filmy jednak lubię, można se popatrzeć i poczuć. I z tej okazji pod pretekstem końca nowego roku poopowiadam dziś nieco o ulubionych pozycjach minionych kilkunastu miesięcy. Zazwyczaj w takich sytuacjach mówiłem o 10 filmach, a o reszcie pisałem na Facebooku, ale tym razem wybór był na tyle trudny, że uznałem, że aż 20 produkcji zasługuje na swoje kilka sekund internetowej chwały. I tu zmiany się nie kończą, bo w tym roku oprócz kinowych premier o miejsce w rankingu biły się także te VOD. No zbyt dużo teraz dobrych filmów w internecie, by je niesprawiedliwie wykluczać. Ktoś tam jeszcze pewnie musi usłyszeć, że ta lista jest subiektywna i osobista, ale nie będę temu komuś powtarzać czegoś, co powinien wiedzieć od przynajmniej kilku lat. Poza tym wszystkie wspomniane tytuły warto obejrzeć albo chociaż dodać do listy zaległości, a ich kolejność jak zwykle umowna i w dużej mierze zależna od humorku, jaki miałem wieczoru, kiedy układałem tę listę. Nie przedłużając, witam Państwa ponownie na mojej gali. Miejsce 20. Suspiria. Luka już kiedyś w moim rankingu się pojawił i wraca, ale o dziwo nie z tamtymi dniami i tamtymi nocami, bo katatoniczna, poetycka, sekciarska schizofrenia napakowana pierwotnymi lękami o dziwo została ze mną na dłużej niż przesubtelne romanse. Miejsce 19. Lato 1993. Trochę za późno zorientowałem się, że debiut Carly Simon należy kochać za subtelne przeżywanie straty z zaledwie częściowo świadomej perspektywy dziecięcej, która nie potrzebuje wyraźnych powodów, by emancypować smutek. No ale podobno lepiej późno niż coś tam. Miejsce 18. Nie jestem czarownicą. Etam z ironiczną satyrą, na którą wszyscy zdają się łapać, w Nie jestem czarownicą pociąga mnie chyba najbardziej eksploracja specyficznych syndromów sztokholmskich i przenikania się pasożytniczych światów oprawców z krzywdzonymi, do tego nutka afrykańskiej mistyki i jest pysznie. Miejsce 17. Lady Bird. Greta Gerwig nie musiała kręcić świetnego filmu, żebym kochał ją mocniej, ale skoro już to zrobiła, to nie pogardzę. Lady Bird jest rzeczą rozpiętą między dorosłością a dojrzewaniem i znajdującą między nimi pomost tak wyraźnie uniwersalny, bez zbędnego rozwadniania, że imponuje jak mało co. Miejsce 16. Jeszcze nie koniec. Kwintesencja familijności obdartej ze skóry i zaszczuwających klaustrofobią porodzinnych konfliktów, eskalujących tak intensywnie, że ten dramat ogląda się jak najciaśniejszy fincherowski thriller. Miejsce 15. Wieża Jasny Dzień. Nie wiem, kiedy ostatnio widziałem w Polsce lepszy pełnometrażowy debiut. Szelc pływa sobie między okultystycznymi zaświatami i dokumentalną rzeczywistością, chwytając gdzieś po drodze wieloznaczne, rozedrgane, linczowskie lęki. Miejsce 14. Marlina Zbrodnia w czterech aktach. Marlina cieszyłaby już zostając po prostu świetnym, gatunkowym miszmaszem podróżującym przez krwawe kino zemsty i wysuszone slow cinema, ale między te proporcje pulpy upychanie mało świeżutkiego, oszczędnie poruszającego dramatu o rozpadzie. Zdziwko, jakich mało. Miejsce 13. Foxtrot. Przez pierwsze pół godziny siedzisz z czymś kłującym w gardle, a potem narracje się multiplikują i ta ilość przenikających się błyskotliwych skrajności wprawia wręcz w zakłopotanie. Maos to jakiś nowy mistrz postironicznego przepracowania. Miejsce 12. Roma. Kwaronowski filmowy monolit przestrzelił się już pewnie przez każdą topkę i mi też trudno zaprzeczyć, że swoją epickością zamiast przysłaniać widoki tylko je poszerza, geopolityczne problemy splatając z osobistym kołataniem, zaciskając krtań niemal na zawołanie. Jak weźmie se wszystkie nagrody, to w ogóle się nie obrażę. Miejsce 11. Miód dla Dakini. Wiedziałem, że Korea świetnie sobie radzi z kryminałem, ale że z Butanu wyszło coś tak świadomego gatunkowości, to dopiero zaskoczenie. Miód dla Dakini to wręcz hipnotyzująco mgliste śledztwo zatopione w regionalnej mistyce i osaczone duchową scenerią natury, która daje najbardziej transcendentalne śledztwo świata. Oho, sami wiecie co dalej, od teraz już tylko rzeczy najsmakowitsze. Miejsce 10. Donbas. Łoźnica intrygował mnie już na początku przygody, kiedy poznawałem jego nieme, krótkie metraże eksplorujące rosyjskie, małomiasteczkowe społeczności, ale dopiero Donbas zapadł
wyparł mi dech w piersiach niemal zupełnie. Zresztą zrobił to niejednokrotnie, bo to kolaż międzyludzkiego uciśnienia, osadzony w teraźniejszości, która smakuje jak jakaś ukraińsko-rosyjska groteskowa dystopia, nosząca w sobie garść ujęć tak genialnych, że aż ciężko robić wdech i wydech. Miejsce 9. Sweet Country. Albo jestem farciarzem, albo słabe westerny po prostu nie istnieją. Sweet Country potrafi być tak samo doskonale surową rzeczą, od której piach włazi między zęby, jak delikatnie oniryczną fantasmagorią wiążącą wszechobecne poczucie winy i potrzebę udowodnienia czegoś samemu sobie. Ten aborygeński western osadzony na australijskiej suchocie to chyba najpiękniejsza z okrutnych baśni tego roku. Miejsce 8. Creed 2. Mówcie sobie co chcecie, ale nie ma ważniejszej filmowej serii niż Rocky, a jej młody spadkobierca radzi sobie wcale nie z gorzej niż staruszek. Creed 2 to kontynuacja tej odwiecznej, terapeutycznej walki, tym razem toczącej się o przewartościowanie egzystencjalnej celowości i pojednanie z nieustannie alienującą przeszłością. Jedno słowo z ust Sylwestra, a ja ryczę jak Bobo. Powiedzcie mi, że jest coś więcej w kinie, a ja nie uwierzę. Miejsce 7. Nić widmo. Paul Thomas Anderson jako naczelny filmowy szaman pewnie nieprędko spadnie ze stołka naczelnego czarodzieja tej wioski. Nić widmo jest bowiem rzeczą tak perwersyjnie uwodzicielską i idealnie chłodną jednocześnie, że narracyjnie brzmi jak przedłużenie jej głównego bohatera. No i jak w parze z tą reżyserską maestrią idzie jeszcze dźwiękowa od Johnego Greenwooda, to nie może wyjść coś, co wielkie nie jest. Miejsce 6. Zama. O Lucrecji Martel nie wiem nic oprócz tego, że powinna dalej robić filmy, szczególnie te dobre, bo jej Zama to taki przepocony Kafka na plaży, która im szersza się robi, tym bardziej klaustrofobiczna. Do tego radzi sobie świetnie z tym, za co pokochałem Sweet Country, czyli do śmierdzących realiów tłamszących jednostkę hiszpańskich kolonii, wplata trochę uganiania się za nieśmiertelnością i nieuchwytnej zaświatowości, a to jest zawsze w cenie. Miejsce 5. Zimowi bracia. O zimowych braciach albo wszyscy zapomnieli, albo po prostu tylko mnie tak mocno podniecił ten genialny debiut Palmasona, który swoją urzekającą, intymnie impresyjną, ale jednocześnie chłodno przestylową formą robi więcej niż ileś tam słów, a do tego w tle brzmi świdrujący, syntezatorowy soundtrack, jeszcze lepszy niż ten Greenwooda. Zimowi bracia to wibrujący sen o tym, jak zimno jest w zimie, a jakby co, to jest super zimno. Miejsce 4. Pierwszy reformowany. Możesz se napisać taksówkarza, jeden z najbardziej kultowych filmów w historii, a twój nowy obraz i tak w Polsce skończy tylko na jakimś VOD.pl, czyli com, jakby co. Paul Schrader ma 72 lata i wygląda na to, że jeszcze nie dopiął wszystkich guzików kariery, bo Pierwszy reformowany to niesamowicie elegancka rozprawa o segregacji życiowych śmieci i wewnętrznej ekologii z lśniącym jak nigdy Ethanem Hawkiem w roli głównej i uduchowionym kiczem, który w parze z kontrolowaną narracyjną szarżą daje coś zaskakująco samoświadomego i wielopoziomowego w tak pozornie przewidywalnej scenerii. Teraz to już serio muszę nadrobić tego wściekłego byka. Miejsce 3. Anihilacja. Z Garlandem bardzo miło mi się już gadało przy okazji Ex Machiny, ale o dziwo dopiero adaptując mocno przeciętną prozę Vandermeera, poraził mnie absolutnie. Anihilacja to najlepsze sci-fi od lat, a przy okazji wieloznaczny, niemal dosłownie narkotyczny wgląd w naturę miłosno-egzystencjalnych rozpadów, naturalnej potrzeby autodestrukcji oraz przede wszystkim głęboko nieuświadomione pozaziemskie lęki, które w wybitnej, psychodelicznej kulminacji strzelają jak fajerwerki. Już kilka razy mówiłem w tym materiale o soundtrackach, ale finałowy The Alien od Geoffa Barrowa, znanego z choćby legendarnego Portishead czy świetnego Big, zaszczuwa swoim syntezatorem na tyle mocno, że wystarczy kilka nutek, by mnie doszczętnie roztopić. Miejsce 2. Dziedzictwo Hereditary. Ja nie wiem, jak to działa, że wchodzi sobie z kamerą taki Ari Aster, kręci debiut i powstaje jeden z najwybitniejszych horrorów ostatnich lat, o ile nie wszechczasów, bo oprócz wspomnianych już przy okazji Suspirii, sekciarskich koszmarów, Ari wyciąga z rękawa ten największy, dotyczący tytułowego dziedziczenia, bycia nieświadomym spadkobiercą tego, z czym najbardziej nie chcemy mieć do czynienia, czyli rodzinnych błędów, które horrorowo chłoniemy.
Dexter oddaje ten odwieczny lęk makabrycznej transformacji w rodzicieli i niemożności wyizolowania nabytych nawyków, konfrontując z nim na tyle intensywnie i smoliście, że seans przesiedziałem na granicy żygu ze stresu, a jak moje mdłości was nie przekonują, to sprawdźcie se własne. Pewnie już byście chcieli to pierwsze miejsce, ale zanim to muszę jeszcze wlać gdzieś ten kubek miłości, czyli nagrodę dla filmu, który zasłużył na swoje miejsce w topce, chociaż nie jest wystarczająco dobry. I to cieplutkie naczynko idzie prosto w ręce chłodnego serduszka Krzysztofa Zanussiego, którego eter to pewnie nie zamierzenie, ale wciąż jednak szatańska, dychotomiczna baśń, opływająca groteską, podawaną z jak zwykle u niego kamienną twarzą, pełną pobożnej, misyjnej szczerości, na jaką teraz stać chyba tylko Zanussiego. Lepszego filmu o szalonym naukowcu w Polsce nie było, zaś w 2018 roku nie było w ogóle lepszego filmu niż Płomienie. Po tym jak jakiś rok temu zobaczyłem Oazę Lee Chang-donga, która okazała się na tyle wybitna, że błyskawicznie przerobiłem całą jego filmografię, wiedziałem, że Płomienie muszą być przynajmniej dobre, ale nie spodziewałem się, że okażą się jego najlepszym filmem i choć z początku tak nie sądziłem, to z każdym dniem obraz ten rośnie we mnie coraz bardziej od czasu pierwszego seansu na ostatnich Nowych Horyzontach. Jak mówiłem, Płomienie to absolutnie bezpardonowa, reżyserska manipulacja, posługująca się niezdefiniowaniem opartym o zakodowane w nas popkulturowe tropy i percepcyjne nawyki, umiejętnie jak nikt nigdy tego nie zrobił. Lee niesamowicie precyzyjnie rozkłada informacje, osadza je w odpowiednich okolicznościach oraz kontekstach i rzuca nas w morze niesprecyzowanych domysłów, których usprawiedliwień szukamy zupełnie nieintencjonalnie, konstruując po drodze całą siatkę paranoi, nie znajdujących nigdy ujścia. To nie tylko thriller osadzony na obyczajówce, ale przede wszystkim niepojmowalnie masywny narracyjny majstersztyk, dokonujący z kontrolowaną, fabularną niewiedzą czegoś, czego jeszcze nigdy nie widziałem. I za to niepowtarzalne doświadczenie, które inni mogą sobie próbować powtórzyć, ale nigdy nie zrobią tego ponownie po raz pierwszy, Płomienie są moim najukochańszym filmem minionego roku. Właśnie sobie wszedłem na YouTube i obejrzałem poprzednią topkę roku, żeby wiedzieć, co powinienem powiedzieć na koniec. I ostatnio mówiłem, jak bardzo żałuję, że muszę już kończyć, ale w tym roku tak się nagadałem, że chętnie nawet pójdę odpocząć. Ale zanim, to wyjątkowo zapraszam na mojego Facebooka i zachęcam do podzielenia się gdzieś tam w komentarzach swoimi ulubionymi pozycjami 2018 roku. Bo kto wie, co za fajne rzeczy jeszcze w kinie przegapiłem. Jeszcze sobie pogadamy, a tymczasem pamiętajcie, żeby odżywiać się lepiej niż rok temu, bo baton i energetyk codziennie to słaby nawyk. Dobranoc. I'm